Cześć. W tym materiale chciałbym pokazać Wam, jak poprawnie ustawić pistolet do mastyk Vauper, jak zrobić porządną mastykę. Na koniec jeszcze powiem Wam, zrazu Wam taki sposób na zrobienie odpowiedniej mastyki w miejscach, do których nie mamy dostępu, do których nie możemy wjechać tym pistoletem. Także zapraszam do obejrzenia odcinka. Dobra, tak na początek przejdźmy sobie do możliwości ustawień tego pistoletu. Tutaj mamy dyszę materiałową. Jak widać, w tej dyszy mamy zaznaczone, mamy takie wycięcie i na tej podstawie sobie liczymy obroty. Czyli w tej chwili mamy zamknięte i od pełnego zamkniętego otwieramy sobie o jeden obrót, drugi i ewentualnie trzeci. I analogicznie mamy z dyszą powietrza, tak samo ona w tej chwili zakończona na maksa. Liczymy sobie jeden obrót, drugi obrót i ewentualnie trzeci obrót. I to wszystko. Tutaj jest z tyłu tak samo, to jest dysza materiałowa. Tak samo pełne otwarcie następuje, jeżeli tutaj mamy około centymetra wysunięte. Otwarte to jest pełne otwarcie, tak mniej więcej tyle to jest pełne otwarcie materiału. I tak, teraz przejdziemy sobie do robienia mastyk. Ja zrobię jedną mastykę i potem opowiem Wam, jak ustawić pistolet, żeby taką konkretną taki konkretny rodzaj mastyki otrzymać. No i dobra, lecimy sobie z pierwszym ustawieniem. No i dobra, mamy pierwszą z mastyk, mamy coś takiego. Za chwilę pokażę Wam, jak taki wzór, jak ustawić pistolet, żeby osiągnąć taki wzór. W tej chwili w tubie mamy akurat założonego flexa. Także zacznijmy od początku. Dysza materiałowa odkręcona o 2-3 obroty. 2 do 3. Powietrze 1,5. Czyli mamy raz 1,5 do 2 obrotów. Tutaj możecie tym jeszcze powietrze możecie wyregulować właśnie, czy chcecie, żeby po bokach tutaj zostały jakieś nitki, czy im mniejsze będzie ciśnienie, właśnie to musicie sobie jeszcze doregulować. Dlatego jest od 1,5 do 2 musicie sobie wyregulować tak, żeby nie było ewentualnego takiego rozbryzgu tutaj po bokach. I dysza materiałowa odkręcona na maksa. To jest numer jeden. Teraz przejdźmy sobie do zrobienia takiego baranka, struktury, która często spotykana jest w nadkolach, czy na podwoziach, na podłużnicach. Aha, jeszcze ten wzór tej mastyki regulujemy sobie oczywiście odległością pistoleta. Żeby zrobić coś takiego konkretnie, to odległość powinna wynosić około 5 cm od nacyskiwanego elementu. Dobra, teraz jedziemy z takim drobną strukturą, z drobnym barankiem, takim, który spotykamy właśnie na podłużnicach czy na nadkolach. Odległość w tym przypadku to 20 do 30 cm. Tak to wygląda i za chwilę przechodzimy sobie do ustawień. Dobra, ustawienia, żeby zrobić taką drobną strukturkę. Oczywiście tuba flex niezmieniana, tak samo jak i w przypadku tej poprzedniej. I teraz tak, końcówka tak jak w poprzednim ustawieniu, czyli 2 do 3 obrotów. Powietrze odkręcamy na maksa i materiał na maksa. Odległość 20-30 cm i musi nam wyjść taka struktura. Przechodzimy do kolejnego rodzaju mastyki. No i tutaj mamy
taki rodzaj tej maseczki. Jest on dużo mniej, tu jest towaru, jest on dużo niższy niż w tym przypadku. Co widzicie, tu jest grubiej, widać, że więcej jest tego towaru. Także tak to wygląda. Teraz przejdźmy sobie do ustawień, jak zrobić takie coś. Także ustawienia. Dysza materiałowa 2-3 obroty. Powietrze na maksa. Tak zalecane jest od 70% do maksa, czyli mamy takie tutaj, no tak z pół obrotu do jednego obrotu można przykręcić to i materiał na maksa. Powinna nam wyjść taka mastyka. Dobra, w związku z tym, że troszkę mi pluła, bo już się skończyła masa, powiem Wam jeszcze jedną rzecz, taką dosyć istotną. Jeżeli będziecie wymieniali tubę, zwróćcie uwagę, tu jest taki o-ring w środku, czy on, bo tam on zastyga po prostu z gumami, czasami przy wyjmowaniu potrafi ten o-ring się przykleić do buty i możemy to wyrzucić do kosza i potem będziemy mieli nieszczelności, czyli to jest dość istotna sprawa, jeżeli chodzi o zmianę. Jeszcze jeżeli chodzi o samo obcinanie końcówek, musimy obciąć tylko i wyłącznie górę, żeby nie obciąć tego gwintu, bo potem będzie nam to trudno założyć albo w ogóle tego nie założymy poprawnie, będzie się to kręciło. Także ścinamy sam ten stożek z tuby. Dobra, to mamy już obcięte. Teraz jeszcze dość istotna rzecz, mianowicie pierwsze użycie przed zakręceniem. Naciskamy tutaj spód, o, aż powietrze wyjdzie, żeby nam potem nie strzelała ta tuba w trakcie, żeby to powietrze się wydostało, żeby nie strzelała nam ta tuba w trakcie robienia mastyki. No dobra, teraz kolejna rzecz. Łuska tak zwana. To jest dość trudne, ale pokażę Wam mniej więcej, jak to wykonać. Pistolet kładziemy 90 stopni, odchylamy delikatnie w prawo. Te, nie wiem, 10 stopni dosłownie. Naciskamy spust i jedziemy. I powinno Wam wyjść mniej więcej coś takiego. Oczywiście tu jest troszkę nierówno. Musicie też regulować sobie, przytrzymać, bo tutaj widzicie troszkę wyjechałem, ale generalnie łuska powinna wyglądać w ten sposób. Dobra, teraz ustawienia do łuski. Dysza materiałowa odkręcona o pół obrotu, powietrze odkręcone o pół obrotu, materiał na max i kładziemy, tak jak już wcześniej wspomniałem, kładziemy na elemencie, odchylamy delikatnie w prawo o te 10 stopni, naciskamy do końca spust i przesuwamy równo po elemencie. A propos łuski, jak zmniejszycie trochę materiał, macie oczywiście troszkę niższą tą mastykę i im szybciej, zauważcie tutaj troszkę, to szybciej zrobiłem, im szybciej przesuwam pistolet, tym ten ściek jest delikatnie mniejszy. Także porównując do tego, to jest tak o połowę nawet, myślę, że mniejszy. Dobra, przejdźmy sobie teraz do kolejnego tematu. Troszkę mi tutaj podwiało taśmę, ale tutaj nie o to chodzi. Pokażę Wam, jest coś takiego, taka strukturka. I teraz do czego się takiej strukturki używa? Do tego potrzebujemy zmywacz silikonowy i taki podtuningowany pędzelek, jak ten, z tym, że tutaj jeszcze za dużo tego jest, powinno być tak może z połowę tego, ale tym też da się to zrobić. Maczamy sobie pędzelek.
I to jest właśnie ustawienie po to, żeby zrobić coś takiego, jak tutaj widzimy. Czy w tą stronę, czy w tą stronę, to jest idealne ustawienie do tego, żeby zrobić właśnie. Oczywiście, jak dokleimy tą taśmę, tutaj mi się nie dokleiło, bo to jest tylko papier na blaszę, to jest zupełnie co innego, ale zasada jest niemalże taka sama. O, tutaj ładnie nam widać, mamy pociągnięty pędzelkiem taki ściek. Także mówię, zmywacz zwykły silikonowy i to. I to możemy w tą stronę, możemy też robić ruchy w ten sposób pędzlem, zależy od jaka struktura nam potrzebna. I często też to też jest ustawienie do tego, żeby jak macie czasami w bagażnikach taką wklejkę, tam gdzie jest wnęka koła zapasowego, taka dosyć szeroka, to w sumie jest to samo. Teraz przejdźmy do ustawień pistoletu. Dobra, i teraz ustawienia. Dysza 1 do 1,5 otwarta, materiał na maksa i regulujemy sobie powietrze już wedle uznania. Zwykle tak 2-3 obroty, może być więcej, możecie na maksa dać, żeby tam wam bardziej rozbiło. Jeżeli chcecie wyższą z grubiej tej mastyki, no to wiadomo, że robimy parę przejazdów, rozprowadzałem pędzelkiem, odklejamy taśmę. Tak to pokrótce wygląda. Dobra, teraz poruszymy temat połączenia blach, czyli demontujemy tą końcówkę, zakładamy sobie drugą. Druga końcóweczka z gwintem. Tak to wygląda. Dobra, teraz możemy sobie założyć równie dobrze tą końcówkę. Możemy sobie założyć taką końcówkę. Możemy nakręcić końcówkę, która była oryginalnie, ale to do tego dojdziemy. Najpierw skupmy się na tym. Tutaj już obojętnie, która końcóweczka będzie. Zaraz sobie zrobimy ściek i zaraz wam wytłumaczę też, o co chodzi. Tylko przybliżę tę kamerę na czyste pole, żeby było widać. To jest numer 1. Od razu wam pokażę, bo te ustawienia są do, można powiedzieć, do wszystkich tych końcówek. I teraz jeszcze pokażę wam tutaj jedną z dodatkowych końcówek, jakie można kupić na znanym portalu aukcyjnym. To się wkłada tutaj. Właśnie do cienkich. O, nie mogę trafić w dziurkę. Udało się. Teraz sobie ją zmienię i jeszcze pokażę wam tutaj od razu sobie przejazdy i potem pogadamy o ustawieniu. Dobra, teraz tak. Mamy coś takiego. Mamy coś takiego. Tu są końcówki odpowiedzialne, czyli z tej jest to, z tej to i z tej wąskiej tutaj. Troszkę nierówno, ale nie o to chodzi tutaj w tym filmie. Tutaj mamy tą narożną. Dobra, teraz tak. Ustawienia do tego typu mastyk, niezależnie od tego, czy to będzie flex, czy to będzie flow, bo równie dobrze te cienkie, te mastyki, które zrobiłem ostatnio, można również zrobić z flowa, będą ładniejsze, po prostu będą się ładnie układały, ale jak mamy tutaj gdzieś na
gdzieś na drzwiach, na przykład, lecimy od góry do dołu, to ten flow no jest duże prawdopodobieństwo, że może nam troszkę popłynąć. Dlatego, jeżeli chodzi o robienie tych mastek w pionie, zalecałbym właśnie zrobienie tego flexem. A jeżeli mamy gdzieś na przykład maskę, która leży na poszyciu do góry nogami, wtedy możemy sobie to spokojnie flowem zrobić i bardzo ładnie się odprowadza. Jest szybciej ta masa wypływa, jesteśmy w stanie uzyskać ładniejszą, równiejszą linię. To jest akurat flex założony, ale ustawienia zarówno do flexa, jak i do flowa są takie same. Czyli zakręcamy powietrze na maksa. Tutaj mamy wszystko zakręcone. Odkręcony mamy tylko materiał. I wtedy naciskamy do końca spust i reszta to już kwestia treningu i ćwiczeń. Także bardzo prosto. Zakręcone, zakręcone, odkręcone na maksa. I to jest cała filozofia, jeżeli chodzi o te wszystkie nakręcane końcówki, o robienie mastek właśnie z tych końcówek. Jeszcze wam pokażę, tutaj jest z tymi końcówkami, tutaj jest właśnie flow położony i widzicie, że tu jest bardzo dużo gładsze te mastyki są niż przy flexie. Są ładne, gładziutkie. Także pomijając te nierówności, to też trzeba wziąć pod uwagę, że ten stół jest nierówny, bo to jest drewno i to wszystko się rusza w momencie, gdy mamy blachę prostą. To też inaczej to się układa, bo to każda górka to potem widać na górze to, ale flowem jesteśmy bardziej w stanie zrobić taką ładną, gładką tą mastykę. Dobra, teraz kolejny temacik, chyba najbardziej popularny, czyli baranek. Ustawiłem sobie pistolecik, zmieniłem sobie tubę na flow, na tą bardziej rzadką i lecimy sobie z tematem. Dobra, i tutaj mamy idealny przykład tego, czym się różni flex od flowa. Jak wam wspominałem, przed chwilą zamieniłem, wyjąłem flexa, włożyłem flowa i to resztka z pistoletu wyleciała. Tutaj właśnie to jest flex i tutaj jest flow. Na flow widzicie, że ta struktura jest już łagodna. Jeszcze w niektórych autach macie taki temat jak przetłoczenie, że tego baranka na dole progu jest więcej, a na górze mniej. To wtedy po prostu odcinamy to taśmą i robimy jeszcze jedną warstwę tutaj na to i jeszcze jedną warstwę na górę i wtedy mamy tą właśnie różnicę. Z tym, że od taśmy oczywiście. Jeżeli chcemy, żeby to dość estetycznie wyglądało. Dobra, jeszcze kwestia tutaj ustawień pistoletu do tego flowa, do tego baranka. Końcówka 2-3 obroty. Ta materiałowa. Materiał rozkręcamy tak na 2/3. Nie na maksa tutaj, tak na 2/3. Jak mówię, i full to jest 1 cm, czyli 10 mm, czyli około 7 mm. Odchylamy i powietrze o jeden obrót. I wtedy mamy gotowy pistolet do nakładania gładkiego baranka. Dobra, teraz jeszcze kwestia zrobienia położenia tych masek w trudno dostępnych miejscach. Najlepiej jest tak, położyć to na czystą blachę, taką mastykę, na przykład jak tą, czy na przykład jak tą, czy łuskę. Położyć ją, zostawić to na 2-3 dni, odciąć po prostu to takim nożykiem, ładnie przy samym tym, dlatego najlepiej mówię albo na szkle, albo na gołej blasze, odciąć to po samym spodzie i wtedy robimy w ten sposób. Bierzemy sobie pędzelek, wypuszczamy trochę świeżej mastyki, maczamy sobie w tym pędzelek, kładziemy to na miejsce łączenia, tam gdzie nie możemy dostać. To po 2-3 dniach jest bardzo fajne, możemy takie całe paski gotowe do naklejenia sobie zrobić i wtedy, jak mówię, maczamy sobie w mokrym, robimy tam, gdzie chcemy to przykleić. Przyklejamy po prostu to na tą świeżą gumę, przyklejamy ten nasz paseczek. Można sobie to taśmą klejącą potem w ten sposób przymocować,
co jakiś czas i to zastyga sobie i mamy mastykę zrobioną w trudno dostępnych miejscach. Także podsumowując, tyle wszystko chyba Wam pokazałem z takich rzeczy najbardziej istotnych. Tak mi się przynajmniej wydaje, jeżeli chodzi o te mastyki. Sam pistolet na chwilę obecną kosztuje około 700 zł. Jedna tuba Flexa czy Flowa około 34 zł. Musiałem dokładnie sprawdzić. Zresztą ja Wam wrzucę link do sklepu, w którym ja to kupiłem, gdzie zaopatruję się w materiały lakiernicze. Także w komentarzu tam wrzucę link do sklepu, możecie sobie zobaczyć. I serdecznie Wam dziękuję za poświęcenie uwagi. Mam nadzieję, że ten film przyda Wam się i rozwieje Wasze wątpliwości co do tego pistoletu. Także pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się. Cześć.